Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, kochani, bardzo serdecznie w czwartek na wspólnej refleksji nad słowem Bożym. A dziś w Ewangelii według świętego Marka czytamy o spotkaniu Pana Jezusa z syrofenicjanką, która uważana była przez Żydów za pogankę nienależącą do ich otoczenia, do ich społeczeństwa. I przychodzi do Jezusa pełna miłości, pełna zaufania, że Jezus wysłucha ją, że wysłucha jej prośby, że zostanie córeczka jej uzdrowiona. Lecz początkowo Jezus mówi, że nie należysz do naszego otoczenia, nie należysz do naszej społeczności, więc no nie należy ci się za bardzo moja pomoc. Ale pięknie odpowiada mu syrofanicjanka, mówiąc, ale i psy pod stołem jedzą okruchy ze stołów swojego pana, dając do zrozumienia, że jest osobą wierzącą na swój własny sposób, mówiącą o tym, że i jej się należy, należy pomoc Chrystusa. Jezus, rozumiejąc jej wielką wiarę, rozumiejąc jej wielkie zaangażowanie, czyni to, co kobieta pragnie otrzymać to jest kochani również nauka dla nas, abyśmy po pierwsze byli wytrwani, wytrwali w dążeniu do celu w naszych relacjach z Panem Bogiem, wytrwali do celu w relacjach w modlitwie, nie zniechęcali się szybko, ale żebyśmy też potrafili, tak jak Bóg widzi w nas miłość, abyśmy i my potrafili widzieć miłość w drugim człowieku, nie patrząc się na to, czy on jest wielkim, czy małym. Człowiekiem wiary, dawać szansę zawsze drugiemu człowiekowi. I tego sobie i mam, kochani, pragnę życzyć. Walczmy o nasze zwycięstwo, którym jest zbawienie. Walczmy, a Chrystus będzie to widział. Pan z Wami, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, ojciec i syn i duch święty. Amen. Dobrego czwartku.